Kolejny punkt to podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr 27/2/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla miasta Lublin na 2019 rok. Mamy to na druku 416-1 i jest to projekt mieszkańców. Bardzo proszę przedstawiciela wnioskodawców o przedstawienie nam uzasadnienia projektu uchwały. Wysoka Rado, Szanowni Państwo, Radni i Radne Miasta Lublin. Na początek chciałem zwrócić uwagę, że mam wątpliwości, że ta uchwała jest procedowana zgodnie z prawem. Zwróciłem się z zapytaniem do wojewody lubelskiego, do organu nadzoru w sprawie, w związku z tym, że projekt uchwały został złożony w czerwcu, natomiast nie był procedowany i tutaj z odpowiedzi od dyrektora Wydziału Prawnego Nadzoru i Kontroli Urzędu Wojewódzkiego otrzymałem odpowiedź, że zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym projekt uchwały zgłoszony w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej powinien stać się przedmiotem obrad Rady Gminy na najbliższej sesji, nie później niż po upływie 3 miesięcy od dnia złożenia projektu. Czyli to powinno być we wrześniu, zdaniem tutaj wojewody. 19 czerwca złożony projekt uchwały, około 400 podpisów. Tu na komisji usłyszałem sugestię od jednej z radnych, że weryfikacja podpisów trwała, dlatego nie mogło to być procedowane wcześniej. Dla porównania podam, że dzisiaj był też inny projekt obywatelskiej uchwały procedowany i zgodnie z danymi na BIP-ie wczoraj został złożony, wpłynął do Biura Rady Miasta, a dzisiaj jest procedowany. Może pan przejść do tematu? Tak, chciałem przygotować dane na temat. Data jest w BIP-ie 16 października. Chciałem przygotować dane na temat pracy Komisji Rozwiązania Problemów Alkoholowych. W tym celu zwróciłem się do Urzędu Miasta Lublin. Natomiast w lipcu otrzymałem odpowiedź podpisaną przez sekretarza miasta, że w celu uzyskania żądanych informacji proponuje się zwrócić bezpośrednio do jednostki administrującej przedmiotową informacją z uwagi na to, że są to dane statystyczne, to jest wyjaśnienie. Tak też zrobiłem, chcąc mieć aktualne dane w zakresie ankiety PARPA G1, więc zwróciłem się do Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która mi odpowiedziała, że proponujemy zwrócić się z tą prośbą do poszczególnych samorządów, których to dotyczy, czyli zupełnie odwrotnie. Więc tych danych nie mam, ale dzisiaj chcę się skupić na temat kwestii finansowych. Mianowicie w maju na Radzie Miasta w związku z projektem uchwały złożonym przez grupę radnych przegłosowaliście Państwo podwyżki tych wysokości tych diet. Natomiast nie było to dyskutowane na komisjach wcześniej, czy mieszkańcy nie mogli się tutaj wypowiedzieć w tej kwestii, dlatego też tutaj inicjatywa uchwałodawczo-obywatelska, żeby jednak ten projekt trafił pod dyskusję. Z moich wyliczeń wynika, że około tak podwyżka w trakcie roku to jest około 100 tysięcy złotych więcej na wynagrodzenia tej komisji. Też zwrócę tutaj uwagę, że w tym projekcie, który będzie za chwilę głosowany, to on też przewiduje tę stawkę wyższą, co może oznaczać około 500-600 tysięcy złotych w budżecie na diety członków komisji, co będzie jednym z najwyższych wydatków na diety wśród wszystkich miast wojewódzkich. Pojawiał się argument, że specjaliści, eksperci nie mogą pracować za tak niskie stawki, jak były do tej pory około 70 zł za posiedzenie. W tym projekcie proponowaliśmy 100, 112 zdaje się złotych za posiedzenie, 5% minimalnej, natomiast obecnie jest to 180 zł. To w uzasadnieniu do tego projektu uchwały są też stawki z innych miast i widać, że w większości przypadków są to stawki dużo mniejsze niż w Lublinie. Jeśli w Lublinie specjaliści nie mogą pracować za takie stawki, może można było ściągnąć tych specjalistów z innych miast wojewódzkich. Co do specjalistów, to też nie wiem, czy mam aktualne dane, ale w składzie tej komisji jest 25 osób, z czego znalazłem, że jest jeden sędzia, dwóch lekarzy, pięcioro radnych Rady Miasta. Rozumiem, że głosowanie w sprawie wynagrodzeń też dla kolegów, bo też część z Państwa radnych zasiada w tej komisji, że dla osób, które siedzą obok, może być trudne, ale prosiłbym
na chwilę zapomnieć o osobistych relacjach i zastanowić się, czy jest choć jeden argument jakiś faktyczny, który przemawia za tym, żeby członkowie Komisji Rozwiązań Problemów Alkoholowych otrzymywali diety w wysokości 2-3 razy większej niż ich odpowiednicy w innych miastach wojewódzkich w Polsce. Dlatego proszę o poparcie tej uchwały zgłoszonej przez mieszkańców Lublina. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy pan prezydent chciałby zabrać głos w tej sprawie? Ja chciałam prosić. Bardzo proszę, panie mecenasie. Panie przewodniczący, panie prezydencie, Wysoka Rado, szanowni państwo. Wyjaśnię ten wątek, który wnioskodawca na samym początku podkreślił. Sprawa jest nam znana. Organ nadzoru prowadził postępowanie. Byliśmy proszeni dwukrotnie o wyjaśnienia i te wyjaśnienia do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego były przedkładane. Szanowni państwo, nie budzi wątpliwości treść przepisu ustawy o samorządzie gminnym, iż projekt z inicjatywy grupy mieszkańców powinien być przedłożony na posiedzenie Rady Gminy nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia jego wpływu. Natomiast pragnę wyjaśnić, że projekt złożony w czerwcu nie zawierał wymaganych 300 podpisów. Po zweryfikowaniu tych podpisów było, o ile pamiętam, 253. A więc niezwłocznie pan przewodniczący wezwał wnioskodawców do uzupełnienia tych podpisów, co nastąpiło bodajże 20 sierpnia. A więc moim zdaniem o wniesieniu skutecznie projektu możemy mówić dopiero po uzupełnieniu podpisów. Trudno w przypadku projektu, który nie ma wymaganej ilości podpisów, mówić, że on może podlegać procedurze, bo równie dobrze, proszę wybaczyć za akademickość, jedna osoba wniosłaby taki projekt i uważałaby, że on powinien być już przez Radę debatowany. A więc nie znamy chyba treści odpowiedzi organu nadzoru, natomiast te kwestie, tak jak powiedziałem, były związane z brakiem wymaganej ilości podpisów i później oczywiście ze sprawdzeniem pozostałej ilości. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ktoś z państwa radnych? Bardzo proszę, pani przewodnicząca Jadwiga Mach. Ja bardzo proszę pana przewodniczącego o zgodę na zabranie głosu przewodniczącego komisji, pana Piotra Drechera. Bardzo proszę, panie przewodniczący, udzielam panu głosu. Dziękuję bardzo, panie prezydencie, szanowni państwo radni. Pozwólcie, że kilka słów zabiorę a propos słów pana prezesa Fundacji Wolności. Panie prezesie, dane, nie musi pan prezes występować do Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych czy do samorządów, ponieważ dane z działalności komisji są co pół roku sprawozdane do pana prezydenta, do pani prezydent, także sprawozdanie z działalności komisji jest ogólnie dostępne i tam są wszystkie statystyki zawarte i nie ma problemu z dotarciem do tych materiałów. Kolejna sprawa to, szanowni państwo, kwestie merytoryczne. Od początku zainteresowania komisją Fundacji Wolności ta współpraca nie układała się zbyt dobrze i być może to jest też po części wynikiem tychże działań. Pamiętam, 5 lat temu Fundacja Wolności przesłała nam rekomendacje Fundacji Wolności a propos zasad działania i funkcjonowania Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Te rekomendacje były zrobione, przypomnę, przez 2 studentów, pani i pana studenta z Politechniki Lubelskiej. I te rekomendacje były pod tytułem kopiuj i wklej z działalności właśnie komisji, z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i z rekomendacji PARP-y, ponieważ co rok PARPA daje komisji rekomendacje i to był dokument na zasadzie kopiuj, wklej, suche fakty i Fundacja Wolności zażyczyła sobie, żebyśmy jak gdyby te rekomendacje wzięli pod uwagę. No nie pytam pana prezesa, ile zapłacił za te rekomendacje, niemniej jednak nie przedstawiały one żadnej merytorycznej wartości, ponieważ rekomendacje dla członków gminnych Komisji Rozwiązania Problemów Alkoholowych w Polsce są przekazywane co roku przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i my do tych rekomendacji jak najbardziej, analizując je, stosujemy się. Szanowni państwo, tutaj trochę taka sprytna manipulacja pana prezesa Fundacji Wolności, ponieważ wymienione środki przez pana prezesa to nie są tylko i wyłącznie środki na wynagrodzenia dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
ale również, czego pan prezes nie zauważył, a ubolewam nad tym, również są przeznaczone dla wynagrodzenia dla biegłych, na opłaty sądowe. Ja przypomnę panie prezesie, pan prezes nie wie, bo i skąd ma wiedzieć, że opłaty sądowe od sierpnia tego roku wzrosły z 40 zł na 100 zł. To jest opłata sądowa, jeśli chodzi o wniosek do sądu, no ale pan prezes nie może tego wiedzieć, bo i skąd. Czyli to są środki również na obsługę komisji, nie tylko na wynagrodzenia dla członków komisji, ale na obsługę, która no, jest kosztowna i która kosztuje. Szanowni Państwo, trudno mnie jako przewodniczącego komisji, a jestem prawie 10 lat tym przewodniczącym, wypowiadać się a propos wynagrodzeń dla członków komisji. Pan prezes użył takiego stwierdzenia, że są to najwyższe jak gdyby wynagrodzenia wśród miast wojewódzkich. Ja mam tutaj gminny program profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych z miasta powiatowego Krosna. To akurat tak się składa, jest moje rodzinne miasto. W Krośnie się urodziłem, Krosno liczy 45 tysięcy mieszkańców, czyli dużo mniej niż Lublin. I jeśli chodzi o punkt zasady wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązania Problemów Alkoholowych, pisze tak. Członkom Miejskiej Komisji Rozwiązania Problemów Alkoholowych przysługuje wynagrodzenie w wysokości 8% minimalnego wynagrodzenia za udział w posiedzeniach komisji. No i te posiedzenia są identyczne jak lubelskie, tylko mają trochę inne nazwy. Czyli jest 8%, tak jak panie prezesie w Lublinie. Ponadto członkowie komisji biorą jeszcze 20 zł brutto za pełnienie jednej godziny dyżuru telefonicznego pod nazwą telefon zaufania, czyli tam dodatkowo jeszcze jest telefon zaufania, którego u nas nie ma. Czyli to nie jest prawda, że jesteśmy najwyższą komisją zarabiającą, bo pewne standardy są też w innych miastach i nikt z tym nie polemizuje, za wyjątkiem chyba Lublina. Szanowni Państwo, już nie będę skracał, nie będę, bo mógłbym dużo na temat działalności komisji mówić. Ja przypomnę tylko, bo pan prezes mówił również o członkach komisji. Nie pozwoliłbym jako przewodniczący, żeby członek komisji nie był odpowiednio przeszkolony w myśl ustawy, czyli wszyscy członkowie są przeszkoleni i mają fachową wiedzę, a większość tych członków ma fachowe doświadczenie w pracy w komisji. To nie jest tylko tak, że komisja opiniuje wnioski, również komisja pracuje na żywym organizmie, czyli w zespołach orzekających przychodzą rodziny, przychodzą osoby, wobec których prowadzone jest postępowanie i bardzo często udzielane są porady w sensie wsparcia rodzin, gdzie bardzo często jest orzeczona przemoc, ale również zespoły do spraw kontroli mają tą czynność i ten walor edukujący restauratorów i przedsiębiorców. Ponadto, szanowni państwo i panie prezesie, żałuję, że pan prezes nie wymienił tego, ale też skąd pan prezes ma wiedzieć, członkowie komisji również poza działalnością w komisji uczestniczą bezpłatnie na przykład w grupach roboczych zespołu interdyscyplinarnego i na te grupy robocze chodzą, a bardzo często są to, właściwie nie bardzo często, są to grupy robocze w godzinach pracy i nie pobierają za to wynagrodzenia, a na te grupy robocze chodzą, mimo że ustawodawca nie mówi wprost, żeby członkowie gminnych komisji brali udział w grupach roboczych, ale nasi członkowie chodzą na te grupy robocze. Zapraszaliśmy pana prezesa dwa razy bodajże na konkurs Młodość Szczęśliwości daje możliwości dla dzieciaków. No pan prezes nie skorzysta z tej możliwości, na czym ubolewam, ale też nie zauważa tego, że członkowie komisji inicjują różne rzeczy, które jak chociażby konkursy, które są jak gdyby poza zapisami ustawowymi. Na końcu odniosę się do ustawy, przypomnę, że to ustawodawca określa w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zasady funkcjonowania gminnych komisji na terenie wszystkich gmin naszego kraju. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze ze strony państwa radnych? Bardzo proszę, pan radny Piotr Popiel. Szanowny panie przewodniczący, szanowny panie prezydencie, no zacznę tak jak mój poprzednik. Miałem się nie odzywać, ale jednak. Szanowny panie przewodniczący Piotrze Drecherze, znamy się już od kilku lat, siedział pan tu razem z nami w ławach. Muszę powiedzieć, o ile wysłuchałem z no, dość ciekawego wystąpienia pana przewodniczącego, pana prezesa Krzysztofa Jakubowskiego i muszę powiedzieć, że
Skupił on się w swojej wypowiedzi na tych argumentach formalno-prawnych związanych z tym projektem uchwały obywatelskiej. Natomiast w przeciwieństwie akurat do pana nie czynił żadnych przytyków personalnych, co był pan łaskaw sobie pozwolić w dość dużej mierze. Proszę wybaczyć, ale nie jest to przeze mnie mile widziane i uważam, że tego typu sytuacje nie powinny mieć miejsca tutaj w tejże sali. O ile warto skupiać się nad konkretnym projektem uchwały? Możemy się z nim... Ja bym proponował, żeby pan radny właśnie skupił się nad tematem. Tak, dokładnie, panie przewodniczący, o to chodzi, ale proszę wybaczyć, rzadko się zdarza taka sytuacja, jak miała miejsce w tym momencie. Pan przewodniczący był łaskaw w kilku punktach rzeczywiście personalnie atakować, a proszę wybaczyć, tego ja nie cierpię. Panie przewodniczący, Piotrze Drecherze, bardzo ciekawe informacje tutaj pan wniósł i ja dziękuję za to, bo to też rozwija i moją wiedzę. Natomiast mam przed sobą zarządzenie numer 260/2019 prezydenta miasta Krosna z dnia 3 czerwca 2019 roku w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązania Problemów Alkoholowych w Krośnie. A tam w paragrafie pierwszym powołuje się Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zwaną dalej komisję, w następującym składzie. I tak nie ma sensu odczytywania tych nazwisk. 10 osób. Nie, 10. Tu, panie przewodniczący, proszę bardzo, jest 10. Chodzi o to, szanowni państwo, bo nie potrafię, ale powoli, to spokojnie, bo nie czynię żadnym państwu wycieczek personalnych i tylko i wyłącznie chcę odnieść się do wypowiedzi mojego poprzednika. A szukałem, nie ukrywam, stosownego zarządzenia prezydenta miasta Lublin i no, nie wiem, czy to jest aktualne, nie sądzę. Zarządzenie numer 52/10/2016 pewnie nieaktualne, ale takie akurat jest i osób 25, chyba 4 czy 5 mogłoby się zaliczyć do tej naszej komisji. Więc jeśli chodzi o koszty personalne, bo tak bym nazwał, myślę, że ma znaczenie, ale nie o to chodzi. Myślę, że patrząc na koszty, które są kierowane akurat na komisję, to jednak tutaj w świetle wypowiedzi pana prezesa to jednak mogło mieć rację i ja rozumiem jego przesłanie, że o ile ten nakład jednoosobowy, prawda, w wysokości 8%, to ile z tym bym się zgodził, że jest porównywalny, być może większy, jeśli doliczymy te 20 zł. Ale 20 złotych więcej, tak pan powiedział jeszcze, że za godzinę, prawda, że za dyżur. Więc no, jeszcze kwestia wielkości komisji. Być może ma to związek, tak jak pani Małgorzata Suchanowska tutaj stwierdziła, która chyba też jest członkinią, że nasze miasto jest większe. Ja tylko tyle chciałem powiedzieć. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś ze strony państwa radnych chciałby się odnieść? Pan radny Bartosz, pan przewodniczący Bartosz Margul. Dziękuję bardzo. Chciałem tylko zwrócić uwagę, że porównywanie miasta 7-8 razy mniejszego jest raczej nieadekwatne. Idąc tym tropem, powinniśmy uznać, że w Lublinie powinno być 70 czy 80 osób w komisji. Dziękuję bardzo. Dobrze, czy jeszcze ktoś z państwa radnych? Nie widzę. Bardzo proszę, pan prezes chciałby jeszcze raz, tak? Ma pan 3 minuty, bardzo proszę. Wystarczył, dziękuję. Chciałem odpowiedzieć panu przewodniczącemu Piotrowi Drecherowi. Nie chcę podważać kompetencji członków komisji. Chciałem się skupić na aspekcie ekonomicznym, ale jeśli już mówi pan o tych rekomendacjach PARPY i o tych kwalifikacjach, to też przypomnę, że w rekomendacjach PARPY jest, aby członkowie komisji mieli ukończony program szkoleniowy, który powinien trwać 60 chyba parę godzin. Natomiast mamy potwierdzenie w dokumentach z Urzędu Miasta parę lat wcześniej, że takie szkolenia ukończone przez tych członków komisji trwały po 2-3 godziny. Co do tego, że studenci jakieś rekomendacje przygotowywali, to uważam tą uwagę za niestosowną. Nie można oceniać, że ktoś źle pracuje dlatego, że jest studentem albo że nie jest. Natomiast co do kwestii wynagrodzeń, to pan ma rację, że w budżecie to są środki nie tylko na diety komisji, natomiast możemy się pokusić o wyliczenie, ile kosztują same diety. W tym roku, teraz po tej podwyżce od czerwca, to jest 180 zł za posiedzenie dla jednej osoby. Gdyby wziąć średnią liczbę, czyli pomnożyć liczbę posiedzeń razy liczbę osób, które są na nich obecne, to w miesiącu mamy liczbę około 180.
180 razy 180 osobo, jakby osobo posiedzeń razy 180 zł to jest około 32 tysiące zł miesięcznie przy tych stawkach, które obowiązują teraz. Natomiast co do wielkości komisji, wielkości miast, jeśli Rada, Wysoka Rada by chciała, to zapewniam, że mogę takie zestawienie przygotować. Nie tylko w Krośnie, ale na przykład w Gorzowie Wielkopolskim, w Gorzowie Wielkopolskim, tak, komisja liczy, zdaje się, 10 albo 12 osób. Wiem, że gdy parę lat temu robiłem taką analizę, to w Lublinie ta komisja była większa liczebnie niż średnia dla miast wojewódzkich. Być może faktycznie można by się było zastanowić nad sposobem, zasadą wynagradzania członków komisji, tak aby nikt tutaj nie ucierpiał, no ale to jest już w gestii Rady Miasta, która przyjmuje ten program. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz, bardzo proszę, pan dyrektor, przewodniczący tylko, komisji. Jedno zdanie, panie prezesie, odniosę się tylko jednym słowem dosłownie do tego argumentu ekonomicznego, bo rzeczywiście brakło to w mojej wypowiedzi i bardzo żałuję tego. Pan prezes tutaj pisze jednym z punktów, że w połączeniu z wysokim wzrostem płacy minimalnej spowoduje, że już od stycznia dieta będzie wyższa i tak dalej, czyli powołuje się na minimalne wynagrodzenie. No, szanowni państwo, panie prezesie, no chcę zwrócić uwagę, że minimalne wynagrodzenie we wszystkich sektorach rośnie, nie tylko członków komisji. Jest to jak gdyby kwestia ustawodawcza, mówiąca o wzroście średniego, minimalnego, czy o wzroście minimalnego wynagrodzenia. I to dotyczy jak gdyby każdego sektora państwowego, nie tylko komisji. To pytanie jest inne, czy to dobrze, że ustawodawca podwyższa minimalne wynagrodzenie, czy źle. No chyba dobrze, prawda? Więc to jest kwestią jak gdyby ogółu, a nie, no chyba dobrze, to jest kwestią chyba ogółu, a nie tylko komisji. Więc ten argument, że wzrasta minimalne wynagrodzenie, no nie może być argumentem branym na poważnie. Dziękuję. Dziękuję, ale naprawdę panowie, w tej chwili przechodzicie do dyskusji personalnej. Ja was zapraszam do kuluarów, przeprowadźcie dyskusję. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Bardzo proszę o określenie tematu. Kto z państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały? Proszę o zbliżenie karty do czytnika. Bardzo proszę o powtórzenie głosowania. Kto z państwa radnych jest za? Proszę o zbliżenie karty do czytnika. Kto z państwa radnych jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Szanowni państwo, 20 głosowało 20 osób, 2 głosy za, 15 przeciw, 3 wstrzymujące się. Informuję państwa, że uchwała nie uzyskała wymaganej większości głosów.